Jak już widać, nie wszyscy tracą na inflacji. Najwięksi zyskują na inflacji. Czy to te firmy właśnie produkujące i sprzedające energię, czy te firmy takie jak Orlen, które handlują surowcami energetycznymi, ale też na przykład duże sieci handlowe. Czym żywność jest droższa, tym marże są większe, przynoszą więcej pieniędzy, mają zysk. Albo nie zapominajmy też o tym, że rząd i budżet państwa zyskuje na inflacji, bo głównym wpływem budżetowym jest podatek VAT. A czym ceny są wyższe, tym podatek VAT przynosi więcej pieniędzy. Więc rząd też myśli, że spoko. Banki na nas zyskują, co widać, bo ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o wpływy banków, przez te właśnie drożejące raty naszych kredytów. No, czyli co? Czyli inflacja daje się we znaki nam, pracownikom, małym firmom, którymi też nie za bardzo ktoś się zajmuje. Czyli płacimy my wszyscy za inflację, tym wszystkim dużym, którzy i tak byli bogaci. Super. No i teraz pojawia się pytanie, ilu z Was dostało zwyżkę pensji? No tak nawet tylko wskaźnik inflacji. Ile? Pochwalcie się. I jest to szczególnie bolesne, jeśli chodzi o pracowników budżetówki i pracownice budżetówki. Bo budżetówka płaci naprawdę beznadziejne pieniądze, no chyba, że jesteś koleżanką lub kolegą królika. Ale ci wszyscy ludzie, którzy pracują w budżetówce, podwyżek nie widzieli już naprawdę bardzo dawno, a jak się słyszy, że nauczycielom chcą indeksować pensję o 4%, to wow, czyli fajnie, dostaję więcej kasy, ale się nią nie podzielę. Płać za inflację, biedaczku, płać.